Jeśli chodzi o słońce, to jest znowu zjawisko stosunkowo mało popularne, mało spopularyzowane, mało znane. Chodzi mi w tym wypadku nie o dobę słoneczną, tylko chodzi mi o, że tak powiem, życie samego słońca. Otóż słońce ma obrót, tak jak Ziemia, wokół własnej osi. Na słońcu pojawiają się, nie zawsze są jednakowo liczne, plamy słoneczne. Są to wielkie jakby burze słoneczne, które wysyłają we wszechświat cząstki. Cząstki, protony, neutrony i to wszystko dociera do Ziemi także. Mimo, że Ziemię ekranuje z jednej strony tak zwana magnetosfera, czyli pole magnetyczne ziemskie, dzięki czemu jesteśmy mniej narażeni na te wpływy i sama atmosfera oczywiście też. Niemniej jednak one docierają jakoś w jakimś tam stopniu. Otóż jeżeli sobie te dwie rzeczy ze sobą skojarzymy, to się natychmiast zorientujemy, że można oczekiwać 27-dobowego cyklu większego i mniejszego napływu tych cząstek, tego promieniowania korpuskularnego, jak to się niekiedy mówi, na Ziemi. No i jak widać, to wpływa też na różne zjawiska. Tu mamy ten okres od 1,27 dni i tutaj mamy częstość zgonów w jakimś tam okresie zanotowanych i widać, że one się powtarzają dość regularnie właśnie z tą okresowością 27 dni. Oczywiście ja wybrałem akurat dość taki niemiły może przykład, takim dysponowałem, ale można znaleźć i wpływ na inne zjawiska życiowe. Jeśli chodzi o zależność sezonową w ciągu roku, to tu są miesiące pokazane, to jest, są różne fizjologiczne funkcje człowieka razem zebrane przez antropologa profesora Dzierżyka Rogalskiego w taką zbiorczą krzywą. No i widać, że tutaj mamy jedno maksimum gdzieś koło lutego wypadające, drugie maksimum gdzieś koło sierpnia i znowu ponownie w ciągu roku to się powtarza. Ja tylko zasygnalizuję, bo już nie byłoby czasu się tym zajmować, że wszystkie te rytmy kosmiczne, a więc doba słoneczna, miesiąc księżycowy, i rok księżycowy ulegały w historii Ziemi zmianom i w związku z tym organizmy musiały się do nich dostosowywać. No na przykład, żeby dać jednak jakiś przykład, to można powiedzieć, że sylurskie trylobity, sylur to był okres mniej więcej 443 do 420 milionów lat temu, żyły w warunkach doby słonecznej, która trwała około 21,5 dzisiejszych godzin. W roku dni takich było 402, a już na przykład w Jurze, czyli 150 milionów lat temu, miały 23-godzinną dobę, a dni w roku było 379. Więc to tylko jako ilustracja, że warunki życia są zmienne i do nich się musiały dostosowywać te organizmy. Mówiąc o tych cyklach, chciałbym jeszcze wspomnieć ostatni, też dość znany cykl, mianowicie o okresowości około 11 lat. Jest to cykl aktywności słonecznej, kiedy się pojawia dużo plam, albo przeciwnie, w połowie tego cyklu będzie ich mało. I to można zaobserwować, już tutaj nie mam ilustracji, ale je można znaleźć w różnych źródłach, zwłaszcza przyrostami drzew. Jeżeli się przerznie bardzo gładko pień długowiecznego drzewa, to można wyróżnić takie cykle, bo wiadomo, że każdy okółek to jest jeden rok. Więc widać, że wtedy jest inny metabolizm, inne przyrosty są
co 11 mniej więcej lat. Te okresy ze sobą współdziałają, czasami korzystnie, czasami niekorzystnie, czasami są wykorzystywane właśnie do wyznaczenia jakiegoś momentu w ciągu roku. Tak jak no, współrzędne, jeżeli my podamy szerokość i długość geograficzną, to pozwala nam określić miejsce, gdzie na kuli ziemskiej coś się odbywa. Więc na przykład wiadomo, że pewne organizmy do rozrodu wykorzystują bardzo liczne jaja. Tak jest bardzo często u bezkręgowców. Jest taka pierścienica, na przykład morska, żyjąca koło wysp Fidżi, Samoa i Tonga. Nazywa się dźwięcznie Eunice. I ona odbywa gody dwa razy w roku, dlatego, żeby się te wszystkie jaja z plemnikami wyprodukowanymi przez samce mogły spotkać jak najłatwiej, bo przecież fale wodne, fale morskie roznoszą to wszystko na boki i gdyby to jedno w jednym dniu, a drugie w drugim, to by się w ogóle nie mogły spotkać i do rozrodu by nie doszło. Otóż to jest synchronizowane dwa razy w roku, w październiku i w listopadzie, w dzień przed ostatnią kwadrą Księżyca i w dniu ostatniej kwadry wypływają te robaczki na powierzchnię i wtedy się rozmnażają, notabene ludzie z tego też korzystają, bo je masowo poławiają i potem zjadają. I takich przykładów można by mnożyć. Są rytmy biologiczne o dość nierównomiernej aktywności i te są, jeden z nich jest bardziej znany, drugi mniej, natomiast on jest też ważny. Ten mniej znany, mianowicie jest to rytm tak zwany alfa elektroencefalogramu, czyli fal mózgowych, który ma częstotliwość od 3 do 13 Hz, czyli cykli na sekundę. I wydawało się, że to jest całkowicie endogenny rytm, gdyby nie to, że ostatnio są bardzo rozpowszechnione badania dotyczące pulsowania pola magnetycznego Ziemi i jest tam taki rezonans Schumana o właśnie okresowości 8 do 10 Hz i niektórzy uważają, że to ma związek, że to pulsowanie magnetosfery, pulsowanie magnetosfery Ziemi ma wpływ na fale mózgowe. Bardziej znany i zarazem kontrowersyjny z punktu widzenia naukowego jest przypuszczalnie jednak endogenny rytm cyklu menstruacyjnego u kobiet. Otóż istnieje bardzo rozpowszechnione, w moim przekonaniu błędne mniemanie, jest ono rozpowszechnione zwłaszcza wśród lekarzy, że jest to rytm 28-dniowy. Przede wszystkim jest on bardzo zmienny. Tutaj mamy pokazane wiek kobiety, a tutaj jest pokazana, ile dni wynosił ten cykl. Widać, że bardzo duży jest rozrzut na początku i później w okresie przekwitania. Natomiast tutaj nawet w wieku średnim, że tak powiem, też on ma dość dużą rozpiętość od 25, powiedzmy, do 35 dni. Rytm, jak powiedziałem, 28-dniowy w ogóle nie ma uzasadnienia takiego kosmicznego, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy, Księżyc rzeczywiście ma, oprócz rytmu miesięcznego, synodycznego, ma tak zwany syderyczny, który jednak wynosi 27,32 dnia, a nie 28. Rytm syderyczny polega na tym, że Księżyc obiega wokół
Ziemi i wraca do tego samego położenia względem Ziemi, czy względem gwiazd. Natomiast to nie przejawia się w sposób wyraźny w zjawiskach astronomicznych, bo to, co my widzimy, to widzimy zmieniające się fazy Księżyca. Pierwsza kwadra pełnia, trzecia kwadra nów, a ten zachodzi względem Słońca, czyli Księżyc musi jeszcze dogonić kawałeczek Ziemię, która w międzyczasie posunęła się w stosunku do Słońca. Więc 28 dni nie wydaje się uzasadnione. Druga rzecz. Człowiek należy do ssaków naczelnych. Otóż wśród naczelnych, wśród małp, człowiekokształtnych, nie ma takiego związku wyraźnego z fazami Księżyca też. Są tam bardzo różne okresowości tego rytmu cyklu menstruacyjnego. Wydaje się więc, że po prostu jest on rytmem endogennym, wynikającym z fizjologii. Notabene ma zależność też od czynników psychicznych, bo wiadomo, że kobiety w klasztorach albo mieszkające w domach akademickich w obrębie jednego pomieszczenia synchronizują swoje rytmy menstruacyjne. Więc to są wpływy prawdopodobnie zresztą za pośrednictwem zmysłu, który właśnie nie ma w polskim języku nazwy, bo jest związany z narządem przylemieszowym, który jest wewnątrz nosa i który jest pozostałością bardzo starego zmysłu węchu, który gra rolę u gadów. Mianowicie, jak Państwo wiedzą z filmów chociażby, jaszczurki, węże ciągle wysuwają język. Dlaczego one to robią? One nie macają. One węszą w ten sposób, mianowicie one mają taki narząd, nazywa się to narząd Jacobsona, że trzeba chwycić cząsteczki chemiczne rozproszone w powietrzu na ten zwykle rozdwojony język, a potem je wsadzić w te dwa dołki narządu Jacobsona, które są w podniebieniu u nich. I w ten sposób przenosi za pośrednictwem języka cząstki zapachowe. Otóż u człowieka ten narząd funkcjonuje i dopiero niedawno zwrócono na niego uwagę, na jego rolę. On nie daje wrażeń świadomych, węchowych, natomiast prawdopodobnie jest wrażliwy na feromony i na porozumiewanie się feromonalne między płciami. Stąd o niektórych osobach się na przykład mówi, że mają seksapil, a wcale nie muszą być ładne. Prawdopodobnie właśnie one produkują jakiś feromon, który jest tym wyczuwany. Są też pseudorytmy, to znaczy zjawiska, które nie mają żadnego uzasadnienia, ale obserwuję. Takim endogennym pseudorytmem jest wahanie ciężaru ciała w chorobie zwanej potocznie psychozą maniakalno-depresyjną, oficjalnie choroba afektywna cykliczna, cyklofrenia, albo zwana też chorobą afektywną dwubiegunową. Otóż tutaj się pojawiają właśnie takie falowania w kolejnych miesiącach pomierzone. Nie można nie wspomnieć o popularnych w niektórych kręgach ludzi, także i w Polsce, tak zwanych biorytmach. Dlatego mówię tak zwane, bo wszystkie te rytmy biologiczne, o których mówiliśmy, można nazywać biorytmami. Ale jest grupa ludzi, która popularyzuje rzekomo odkryte na początku XX wieku przez Flisa i Swobodę, Niemców zresztą obu, trzy rytmy, które mają biec sinusoidalnie od urodzenia do śmierci. I to mają być mianowicie następujące rytmy. 23-dniowy męski rytm sił fizycznych, 28-dniowy, znowu to się powtarza, ta sama okresowość,
żeński rytm sił psychicznych i 33-dniowy rytm właściwości intelektualnych. Mają one się zawiązywać, jak oni to mówią, w okresie porodu, w fazie plus, tej wstępującej, mają być korzystne, w fazie minus mają być niekorzystne, no a w ogóle trzeba najlepiej, żeby się wszystkie razem wchodziły, że tak powiem, ku górze, to wtedy będą bardzo dobre warunki. To w Japonii było bardzo rozpopularyzowane, w fabrykach na to zwracają uwagę, nawet dają takie obliczenia. Zresztą odpłatnie można korzystać poprzez internet i zdobywać te dane, jaki to jest twój dzień. No, problem w tej chwili jest łatwy. Parę ładnych lat temu to był dużo trudniejszy obliczenia, bo to trzeba obliczyć, który dzień od urodzenia jest w tej chwili, na przykład 23 listopada 2004 roku. No, to nie jest takie proste. Szczęśliwie w tych dawniejszych czasach można to też było obliczyć, mianowicie astronomowie mają tablicę tak zwanych dni juliańskich, które od roku, nie pamiętam, minus 8 tysięcy czy coś, wszystkie dni po kolei mają zliczone, więc wystarczy sprawdzić, który to dzień juliański był, jak się urodziłem, i dzień obecny, odjąć jedno od drugiego i można policzyć dokładnie. Rzecz w tym, że ja osobiście w te rytmy nie wierzę. A nie wierzę mianowicie dlatego, że jeżeli te rytmy miałyby być endogenne, czysto endogenne, a nie widać powodu, żeby było inaczej, dlatego że nie znamy podstaw kosmicznych, że tak powiem, ani na Ziemi, ani związanego z Księżycem czy Słońcem, rytmu 23-dniowego, 28-dniowego i 33-dniowego, to musiały być rytmy endogenne fizjologiczne, czy tam związane z fizjologią. A jeśli tak, to one nie mogłyby biec idealnie, równomiernie, bo żaden z tych rytmów, o których była mowa, nawet ten rytm okołodobowy, jeżeli nie jest nastawiany, nie biegnie dokładnie. Także nie uwierzę w to, że można człowiekowi 70-paroletniemu powiedzieć, że te rytmy tak właśnie dobiegły równiutko jak tykanie zegarka. To jedno. Po drugie, jest kłopot z tym urodzeniem. Mianowicie w społeczeństwach cywilizowanych, o cywilizacji euroamerykańskiej powiedzmy, dzieci rodzą się zwykle w szpitalach czy na oddziałach położniczych, w których pracują lekarze i pielęgniarki, i one chcą mieć zachowany swój rytm miesięczny, przepraszam, rytm tygodniowy, żeby miały weekend wolny, spokój i tak dalej, wobec czego sterują porodami przy pomocy zastrzyków, bądź to przyspieszających, bądź opóźniających. Czy można w takim razie wierzyć, że ten rytm jest taki grzeczny, że on się dostosowuje do tego, co zadziałał lekarz? Poza tym, jeśli by tak nie było, to w takim razie rytm powinien się zaczynać nie od urodzenia, który właśnie jest troszkę przypadkowy, a od poczęcia, co znowu nie jest tak łatwo liczyć. Dokładnie. To jest drugi powód. I jest jeszcze jeden powód. Bo ta rytmika, czy te rytmiki trzy, no nie są całkowicie wyssane z palca, bo one są oparte na pewnych ankietach. Otóż ja mogę powiedzieć tak, że ja miałem kiedyś odczyt radiowy, a właściwie to była wypowiedź, nawet nie odczyt, taka wypowiedź radiowa. Chyba to była gdzieś tam 8 czy 9 rano w Polskim Radiu, w programie pierwszym. Ja już nie pamiętam, jak to się nazywało. Jednym słowem, po tym omówieniu rytmów
bardzo po krótkim zresztą, i nie, to, nie tych rytmów, tylko właśnie tych, które są lepiej znane. Miałem przez godzinę taką siedzieć przy telefonie, odbierać telefony i odpowiadać na te telefony. Potem jeszcze wracałem na antenę i odpowiadałem. Otóż, proszę Państwa, najwięcej telefonów ma się od osób o szczególnej skłonności psychicznej. Ja nie chcę pejoratywnie ich określać, ale to są osoby, które są bardzo jakoś uzależnione od ludzi bądź zjawisk. To są osoby przeważnie takie, które wierzą na przykład w trzynastkę, które wierzą, że w piątek i 13 to już w ogóle nie trzeba lepiej żadną nogą wstawać, tylko leżeć w łóżku i tak dalej, i tak dalej. I te osoby są skłonne do podporządkowania się tej sugestii po prostu. A są inne osoby, które nie biorą udziału w tych ankietach, bo one po prostu mają to wszystko w nosie i w to nie wierzą. Jednym słowem, te ankiety nawet są w moim przekonaniu niewiarygodne. Otóż jeśli chodzi o pseudorytmy dłuższe, o dłuższym okresie, to można powiedzieć o takim rytmie rzekowym w biocenozie. Otóż stwierdzono, że co ileś tam lat wzrasta liczba na przykład zajęcy, potem spada. No, od czego to zależy? Jeżeli się weźmie pod uwagę, że zające są zjadane przez lisy i wilki, i jeżeli się na tym samym wykresie odłoży liczebność populacji wilków i lisów, to widać, że jest to wzajemnie sprzężony proces. Jak więcej zajęcy, to jest więcej jedzenia, lisy i wilki wyprowadzają więcej młodych, ich coraz to bardziej przybywa i w efekcie zaczyna zanikać liczba zajęcy, wtedy tamte też przymierają głodem, mniej się mnożą, jest znowu minimum, wtedy się pojawia więcej zajęcy. Jednym słowem, nie jest to żadna rytmika, tylko jest to po prostu zjawisko sporadycznie występujące i dość często, nawet w pewnym okresie, z pewną okresowością, ale fikcyjną. Ja rok temu Państwu mówiłem o czasie i przestrzeni w życiu zwierząt i właśnie wtedy mówiłem o tak zwanym systemacie przestrzenno-czasowym. Teraz tylko przypomnę, że systemat przestrzenno-czasowy to jest, tak bardzo krótko mówiąc, zbiór punktów przestrzeni, w których osobnik danego gatunku w określonym czasie pełni określone funkcje, czy wykonuje określone zadania. A więc w pewnym poluje, w innym je, na ogół właśnie następnym okresie poluje. Potem to dotyczy na ogół dnia, rytmu dobowego. Kiedy indziej, no jak kot na przykład, myje się, kiedy indziej śpi, kiedy indziej czyści tam pazury. I to można w ten sposób no, zapisać jakby w czasie te jego życie. Oprócz życia w czasie można powiedzieć parę słów o czasie w życiu. Co mam na myśli? Otóż zwierzęta, nie tylko ludzie, wykorzystują rozkłady czasowe do swoich jakichś celach. Mianowicie, zwierzęta wykorzystują czas, oznajmiając swoją obecność, ogłaszając przynależność gatunkową, a czasami status, czy to rangi społecznej, czy płci. A więc na przykład to będzie wzorzec dźwiękowy. Na przykład szarańczaki, no, kto z nas nie pamięta z lata na polskiej wsi ćwierkania, czy to świerszczy, czy pasikoników, czy koników polnych, te gatunki mają różny rytm i one się wzajemnie tym rytmem rozpoznają. To jest korzystanie z czasu, prawda? Potem rytm można nawet w szczekaniu psa zauważyć w różnym kontekście. Ja pamiętam z takiej książki przyrodniczej Włodzimierza Korsaka, bardzo przeze mnie zresztą lubianej, Na tropie przyrody. Jest to jedyna książka, którą wyniosłem z płonącej Warszawy
po Powstaniu Warszawskim i mam ją do dziś dnia i chętnie czytam. On tu opisuje, ta rzecz się działa na wsi białoruskiej, bo on z tamtych okolic pochodził, że pies w obecności wilka w specjalny, charakterystyczny sposób z takimi przerwami jego oszczekiwał. Tak samo przykład zróżnicowania czasowego bodźców świetlnych, które można zobaczyć na tej ilustracji. Pokazuje, jak każdy z gatunków świetlików w innym rytmie, w inny sposób sygnalizuje, a zwłaszcza widać to dobrze w czasie lotu, jeżeli nastawić kamerę, znaczy aparat fotograficzny, nastawić na czas, to cały ten ruch jego się zapisze. U niektórych ptaków podczas zalotów, na tokach, na przykład żurawi, chruściery, występują mniej lub bardziej rytmiczne tańce. Taniec to jest przecież też zjawisko, w którym czas jest wykorzystywany do organizacji tego zjawiska. Wreszcie, co chyba też każdy sobie łatwo skojarzy z własnym doświadczeniem, to długość trwania jakiegoś zjawiska wyraża emocje. A więc im bardziej rozżalone dziecko, tym dłużej płacze. Podobną ekspresję można wyczytać w oklaskach na sali koncertowej. Im dłużej trwają oklaski, tym bardziej się podobało. Tak też u pszczół na przykład jest, że tak zwane tancerki maratońskie to są pszczoły, robotnice, które tańczą, żeby pokazać, gdzie jest dobre miejsce do osiedlenia się roju w czasie rójki. I one tańczą godzinami. I to funkcjonuje jako swego rodzaju sejmik tych pszczół. Ona mianowicie ta, która dłużej tańczy, wygrywa. I pszczoły przenoszą się do tego miejsca, które ona wskazywała. Wreszcie loty błonkówek są symptomem właściwie niedoinformowania. Wszyscy się boją os, które latają koło nosa. To zdanie lata osa koło nosa było na jednej z pierwszych stron elementarza Falskiego. Otóż osa lata koło nosa nie po to, żeby nas przestraszyć, tylko żeby zaspokoić swoją ciekawość. Ona zobaczyła kogoś nowego, no, że to jest ktoś, a nie coś, to ona może nawet i nie wie. Zobaczyła coś nowego w swoim otoczeniu i chce to obejrzeć. I wobec tego lata. Im to jest bardziej ciekawe dla niej, tym lata dłużej. Jak zaspokoić swoje zainteresowanie, to odleci bez odpychania. No i wreszcie czas, o czym już tylko wspomnę, wykorzystywany bywa do doświadczeń ze zwierzętami. Można zwierzęta nawet tresować na czas, jak zresztą o tym wspomniałem, że mogą przylatywać o określonej godzinie, na przykład do okna karmione tam przez nas wróble czy gołębie. No, mówienie o czasie stosunkowo krótki, serii wypowiedzi jest oczywiście na tyle trudne, że musiały powstać rozmaite luki. I pominąłem w ten sposób wiele różnych ciekawych i ważnych niejednokrotnie spraw, jak chociażby sprawę chronomedycyny, a więc zależności wpływu leków od pory dnia, czy nawet pory miesiąca, także przy zbieraniu ziół, jak się okazuje, nie jest bez znaczenia, czy te zioła są zbierane w nocy, czy w dzień, podczas nowiu, czy podczas pełni. Te rzeczy muszą być uwzględniane. No ale mimo tych luk, mam nadzieję, że moja wypowiedź jakoś Państwu ułatwi rozumienie spraw, z którymi mamy na co dzień do czynienia i może przez analogię chociażby zrozumiemy, dlaczego na przykład tańczymy, jakie to ma znaczenie dla życia społecznego, bo my przecież jesteśmy stale uwikłani
w różne związki czasowe i to, tego się nie da oddzielić także i od kultury. Dziękuję Państwu.